Witajcie kochani, dzisiaj mam dla was filmik z ulubieńcami stycznia. Tak, ja wiem, że ten czas zasuwa jak nie powiem co, no ale cóż, kończy nam się miesiąc i przyszła pora na małe podsumowanie. I dzisiaj tak naprawdę będzie duża dysproporcja, bo więcej będę miała dla was tych takich ulubieńców nie kosmetycznych niż kosmetycznych, wychodzi na to, ale przejdźmy do rzeczy. Najpierw może książki. Książki to już te osoby, które oglądały mój poprzedni filmik, czyli Literatura na obcasach, wiedzą, jakie książki były moimi ulubionymi w tym miesiącu. I była to seria Daniela Gladtauera Napisz do mnie. Wiem, że też kilka z was sięgnęło po tą książkę. Czekam bardzo na wasze opinie na jej temat. Tak jak mówię, to jest moja ulubiona książka z zeszłego miesiąca. Jeżeli chcecie się dowiedzieć coś więcej na jej temat, to zapraszam do mojego poprzedniego filmiku, podlinkuję go wam na dole, żeby po prostu ten filmik nie trwał nie wiadomo ile, a nie, też nie chcę się powtarzać. Fantastyczne książki, polecam wam serdecznie. Jeżeli chodzi o takie obrazkowe inspiracje i obrazkowych ulubieńców w styczniu, to film, na którym byłam w tym miesiącu i który mi się bardzo podobał, to oczywiście najnowszy film Quentina Tarantino, Django. Jak pytaliście się mnie o niego na live, to jeszcze nie wiedziałam o co chodzi, ale potem jakby dotarły do mnie wiadomości, jako że nie oglądam telewizji, to wszystko do mnie dociera troszeczkę później. Też nie zawsze te wiadomości wszystkie do mnie docierają, ale poszłam na Django i bardzo się cieszę. Ja generalnie Quentina Tarantino polubiłam po Bękartach wojny, czyli stosunkowo niedawno. Lubię jego film za ten cięty humor. Ja nie jestem może wielką fanką tego rozlewu krwi, który zaprzecza wszelkim prawom fizyki, anatomii i wszystkiego, ale generalnie jeżeli chodzi o te cięte riposty i taki charakterystyczny dla niego humor, to jak najbardziej. No i przejdźmy teraz do mojej największej obsesji z zeszłego miesiąca. Osoby, które śledzą mnie chociażby na Twitterze, na Instagramie czy na Facebooku, na którymkolwiek z tych portali, wiedzą, że po prostu jestem totalnie zauroczona serialem, który poleciła mi creme de la creme podczas naszego live'u. I Gośka, już ci mówiłam, to jest twoja wina. Czyli chodzi o serial Suits, który jest przetłumaczony na polski jako W garniturach. Powiem wam, że obejrzałam wszystkie dostępne odcinki, czyli tak naprawdę cały sezon pierwszy i prawie cały sezon drugi, bo tam do zakończenia sezonu brakuje jakichś 4 odcinków. Nie wiem, czy w 4-5 dni, po prostu pierwsze odcinki jakoś mnie kompletnie nie zafascynowały, natomiast tak gdzieś od 5 odcinka jak usiadłam, to oglądałam ciągiem wszystkie, które tylko mogłam. Jestem mega zafascynowana postacią Harvey'a Spectera. Generalnie strasznie mi się zaczął podobać, on jest takim troszeczkę bad boyem, takim skurczybykiem, jak to się mówi, ale potem ta postać się rozwija i można też ujrzeć, że ma takie bardziej miękkie strony. No i tutaj jego idealny po prostu wzór współpracy między asystentką a jej przełożonym, czyli Donna, która jest po prostu moim guru, uwielbiam tą dziewczynę, naprawdę kobietę w zasadzie. Fantastyczny serial. Oczywiście teraz co ja mogę mieć na przykład na tapecie w telefonie, o czym wam też mówiłam, to jest właśnie rzeczony Harvey Spector. Oczywiście mam też nowy dzwonek. Jeżeli mi się uda, to zaraz wam go zaprezentuję. Nie mogłam się powstrzymać. Osoby, które oglądają serial, a wiem, że jest takich sporo, powinny rozpoznać tą melodyjkę. No nie. Tak, więc nie będziemy grać za długo, bo żeby nam prawa autorskie tutaj nie wkroczyły do akcji. W każdym razie to jest mój najnowszy dzwonek i moja najnowsza tapeta. Jestem totalnie zauroczona tym serialem. Fantastyczne role, fantastyczne w ogóle oczywiście otoczenie Nowego Jorku, wielkie biurowce, korporacja, coś takiego mega sztywnego i takiego z nosem do góry, a z drugiej strony z fajnymi takimi ciętymi dialogami, które bardzo mi się podobają. Jeżeli jeszcze nie widziałyście, to polecam wam serdecznie ten serial. No i oczywiście w związku z serialem Suits też moja inspiracja muzyczna, którą wam wrzucałam kilka dni temu na Facebooka. To jest taki utwór, który ja słyszałam i tutaj, i w Suits, i słyszałam go też wcześniej, ale tak jakby nie skojarzyłam, dopiero właśnie dzięki Suits postanowiłam go odnaleźć. I to jest intro DXX. Zresztą ja wam wszystko podlinkuję na dole. Jak ja nie jestem fanką żadnych takich utworów instrumentalnych, jednak lubię, kiedy pojawia się tekst w muzyce, tak tutaj jestem po prostu totalnie zahipnotyzowana. Ten utwór akurat, ponieważ on jest tak
jak to powiedzieć, zalupowany. No po prostu powtarza się w kółko jakaś tam ilość taktów, więc on trwa 7 minut, ale ta długość kompletnie nie przeszkadza i naprawdę polecam wam serdecznie również ten utwór. Znajdziecie go oczywiście w linkach na dole. Okej, możemy przejść teraz do tych takich bardziej kosmetycznych rzeczy, ponieważ, no tak jak mówiłam, będzie ich mniej, będę wam pokazywać 3 sztuki. I pewnie domyślacie się, co wam pokażę, przynajmniej w większości. Pierwsza rzecz to ta jest cała historia na temat tej rzeczy, ale nie będę jej może opowiadać. Podlinkuję wam notkę na moim blogu, ponieważ to jest paletka Naked 2, którą kupiłam w Sephorze. Dokładnie ostatniego dnia zeszłego roku. Dokładnie w Sylwestra właśnie ją kupowałam w Arkadii. Wtedy jeszcze był ostatni dzień trwania promocji minus 30% na wszystkie artykuły do makijażu i tym sposobem stałam się jej posiadaczką za 133 zł, jakoś tak w tych granicach. Ona normalnie kosztuje 189, o ile dobrze pamiętam, tak więc myślę, że zrobiłam niezły interes i tylko dlatego się na nią zdecydowałam. Osoby, które oglądały mojego live'a, pamiętają, że ja generalnie byłam, że nie, bo nie mam pieniędzy, nie będę jej kupować, ale tak to jest. Osoby takie jak ja, które mają wrodzony zakupoholizm, czasami im się właśnie zdarza robić takie rzeczy. Jak na razie jestem z niej bardzo zadowolona. Nie mogę powiedzieć, że wszystkie, ale na pewno większość makijaży, które mogliście obserwować w filmikach moich w przeciągu ostatniego miesiąca, to jest właśnie zasługa tego maleństwa. Tak więc ja uważam w ogóle, że te cienie są naprawdę najlepsze na rynku. Nie umywa się do nich Inglot, MAC to już w ogóle, jak ja wolę zdecydowanie cienie na przykład Inglota od MAC-a. Tak, te to już w ogóle dla mnie jest mistrzostwo świata i uważam, że są warte swojej ceny. Ja wiem, że dla niektórych ona jest powtarzalna, no bo tutaj są w zasadzie same takie dzienne kolory, ale skoro ja dzisiaj jest wyjątek, żeby nie było. Ja ostatnio w zasadzie nie maluję się na jakoś bardzo kolorowo, tylko właśnie w takich stonowanych, codziennych barwach, więc u mnie te paletki sprawdzają się najlepiej i dlatego jestem bardzo zadowolona i cieszę się, że ją kupiłam. Jeżeli wy macie ochotę, to ja serdecznie polecam. Będę, myślę, robiła porównanie jedynki i dwójki, więc myślę, że dowiecie się o nich troszeczkę więcej wtedy. Drugim produktem, o którym chciałam wam opowiedzieć, to już też pewnie się spodziewacie, co będzie, to jest takie duo z Flormaru Pretty Compact Blush On w odcieniu P115, które dostałam od Angel na spotkaniu blogerek w Częstochowie. Wtedy wymieniałyśmy się takimi drobnymi giftami i ona właśnie kupiła mi i podarowała to duo. Jestem z niego niesamowicie zadowolona, bardzo często go używam. W zasadzie też takim moim standardowym właśnie makijażem to były cienie z paletki Naked i to duo. I też bardzo często wy mnie o nie pytaliście. Jeżeli chcecie zobaczyć je bardziej w akcji, to tutaj polecam mój filmik na temat makijażowej rutyny. Świetlista cera, jak to ja go sobie nazwałam. No i tutaj myślę, że to jest bardzo fajny produkt, dlatego że tu jest duży balans między ceną a jakością. Szkoda tylko, że dostępność jest taka troszeczkę kiepska, bo jednak wiem, że Flormar nie jest dostępny w wielu miejscach, ale jeżeli gdzieś się natkniecie, to ja serdecznie polecam wam ten produkt, bo naprawdę to jest coś, co nie będziecie żałować, że kupiłyście. Świetna trwałość, świetna pigmentacja, bardzo fajny odcień bronzera, taki uniwersalny kosmetyk, który myślę, że na wielu osobach się sprawdzi. Ostatni produkt to jest takie troszeczkę zaskoczenie, nawet dla mnie samej, ponieważ to będzie masło do ciała z The Body Shopu, które dostałam już jakiś czas temu od Karoliny, od Ochwacika. Ja mam tutaj wersję Brazilian Nut, czyli z orzechem brazylijskim. Ono właśnie pachnie w taki fajny, ciężki, orzechowy sposób. Nie zużyłam go może jakąś zatrważającą ilość, nie? Pewnie nie będzie tego widać przez lampę. Ale no, używam go najczęściej w tym miesiącu. Ma fajną konsystencję, ponieważ nie jest bardzo gęsty. Bałam się, że będzie za ciężki, będzie za długo się wchłaniał. On nie wchłania się może jakoś błyskawicznie, ale jednak mimo wszystko jak na taką konsystencję to jest naprawdę bardzo dobry czas, myślę. I przede wszystkim bardzo podoba mi się zapach, bardzo mi się podoba nawilżenie. Zapach utrzymuje się na skórze przez długi czas. Tak jak byłam bardzo sceptycznie nastawiona do większości produktów tych z The Body Shopu i tak w zasadzie wszystkie, które miałam, to były no fajnie, ale bez szału, albo wręcz nawet pamiętam, że był taki żel, który mnie zabił swoim zapachem i mi się kompletnie nie podobał. Tak tutaj to masło naprawdę bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło i nie wiem jak jest z innymi zapachami, ale ten naprawdę serdecznie polecam. No i to by było wszystko, jeżeli chodzi o moich ulubieńców stycznia.
tak dużo i niedużo, bo tutaj przewagę jednak mieli ci nie kosmetycznie, ale mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Dajcie znać, co was inspirowało w tym miesiącu. Może też odkryłyście jakiś fajny nowy serial, tak jak ja. A dzisiaj dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.